W Wielkiej Brytanii od stycznia 2014 roku zostanie wprowadzona reforma w zakresie podejścia rządowej Agencji Oceny Technologii Medycznych, czyli NICE, która będzie oceniała w nowy sposób technologie medyczne. Nowością jest uwzględnienie kosztów społecznych, kosztów pośrednich. To nie było do tej pory uwzględniane w Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że jest to kierunek, w którym idą również inne kraje. To jest podejście, które pozwala w holistyczny sposób ocenić problem ekonomiczny związany z daną chorobą w społeczeństwie. Koszty pośrednie nie będą istotne dla wszystkich jednostek chorobowych. Będą one istotne w szczególności dla chorób przewlekłych, kończących się inwalidztwem, niepełnosprawnością. Tutaj, tak jak powiedziałem w trakcie debaty, jaskrawym tego przykładem jest stwardnienie rozsiane, w którym w ostatnich latach wydatki samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych były znacznie większe niż sumaryczne wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie tej jednostki chorobowej.